zorganizowanie takiego dużego zespołu korespondentów z całego świata nie było zbyt łatwe, ale też nie było zbyt trudne, bo jakoś o nas coraz bardziej mówiono z powodu tego, że był w języku angielskim pismo i ludzie sami zaczęli pisać i ja wtedy prosiłem o podanie innych kontaktów i po jakimś tam okresie i ten konkurs fotograficzny też nam pomagał, po jakimś czasie już mieliśmy dużą listę. Chodziło o to, że głośne były festiwale amerykańskie, festiwale jazzowe, głośna była muzyka Ulisa Canovera, Jazz Hour i dzięki temu oni chcieli się dowiadywać, jak się dostać, do kogo nam napisać list, na przykład w Bombaju, żeby grać na festiwalu. Z innymi miałem na przykład z tego względu dwóch korespondentów z Bombaju. W każdym bądź razie to się rozrastało i to w zdumiewający sposób. Przysyłali nam nie tylko artykuły, ale fotografie, sprawozdania i tak dalej. Czy Państwo płaciliście im za to? Płaciliście za to? Czy to im płaciło? Udawaliśmy, że płacimy. W gotówkach niedużo to było. Potem w sumie tak, zapraszaliśmy. To był początek jednocześnie Międzynarodowej Europejskiej Federacji Jazzowej. Bo oni przyjeżdżali na Jazzembori do Warszawy. I ja w 65 roku na spotkaniu redaktorów w piśmie Jazz, redaktora Józefa Balceraka, po raz pierwszy powiedziałem, że jest odpowiedni moment, żeby stworzyć organizację międzynarodową, Europejską Federację Jazzową. Wtedy na tym spotkaniu był dyrektor Muzeum w Nowym Orleanie, Clay Watson bodaj się nazywał. I powiedział, świetnie, bardzo wam pomogę w tym. Willis Conover też pomoże w tej organizacji międzynarodowej. I w ten sposób zaczęła się robić Europejska Federacja Jazzowa.